błędach. Witam Państwa w środę 4 listopada i zapraszam na Telefakty. Sukces dyrektor ostrowieckiego przedszkola. To jest efekt wielu lat pracy. Znany podróżnik zawita do Ostrowca. A wyprawa ma być trochę bardziej na północ niż tamte. Nowych, wyremontowanych dróg nigdy za wiele, dlatego cieszy fakt, że już w przyszłym roku w Szewnie w gminie Bodzechów pojawi się kawałek nowej drogi. Taką decyzję podjęli radni powiatu ostrowieckiego. Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok. Radni podczas głosowania nad uchwałą byli jednogłośni. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały. Dzięki wprowadzonym zmianom w budżecie w 2016 roku przebudowana zostanie droga powiatowa w miejscowości Szewna. Powstanie przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Szewna. Powiat nie przekazał dzisiaj żadnych pieniędzy powiatowych, natomiast poprzez moje rozmowy z wójtem Murzynem udało się wypracować takie wspólne stanowisko, że powiat złoży wniosek o dotacje na tak zwaną schetynówkę. Wówczas z województwa świętokrzyskiego na przebudowę drogi w Szewnie przekazana zostanie połowa środków, resztę dofinansuje gmina. Drugie 50% jest to wkład, w tym wypadku powinien być to wkład powiatu, ale tak jak mówię, doszliśmy do porozumienia, że te pieniądze, te 50% przekaże nam jako dotację gmina Bodzechów. Całość zadania zaplanowano na kwotę 1 600 000 zł. Gmina Bodzechów już podjęła uchwałę o przekazaniu 800 000 zł na przebudowę drogi. Zmodernizowany zostanie około 3-kilometrowy odcinek. Katarzyna Dryjas, dyrektor publicznego przedszkola nr 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim, została wybrana w ogólnopolskim konkursie super dyrektorem przedszkola. To dzięki jej zaangażowaniu w 2011 roku przedszkole otrzymało międzynarodowy certyfikat przedszkola daltońskiego, przyznawany przez holenderską fundację Dalton International. Na ścianie w gabinecie Katarzyny Dryjas, dyrektor publicznego przedszkola nr 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim, widnieje wiele dyplomów i odznaczeń. Niedawno pojawiło się kolejne. Katarzyna Dryjas została wybrana superdyrektorem przedszkola. To już druga edycja ogólnopolskiego konkursu. To jest efekt wielu lat pracy. Ta ostatnia nagroda to nagroda superdyrektor przedszkola 2015, którą przyznaje co roku podczas konferencji wydawnictwo Wolters Kluwer. Wybór zwycięzcy w konkursie przebiega dwustopniowo. Początkowo jury analizuje wszystkie nadesłane zgłoszenia i wybiera grupę nominowanych do tytułu superdyrektor w dwóch kategoriach – przedszkola i szkoły. Katarzynę Dryjas do konkursu, o czym nie wiedziała, zgłosili pracownicy przedszkola. Nominowanych do nagrody zostało 13 osób, natomiast jeszcze spośród tego grona podczas inauguracji został wybrany jeden superdyrektor przedszkola i jeden superdyrektor szkoły. Profesor doktor habilitowana Małgorzata Żydko, przewodnicząca kapituły konkursu, tak uzasadniała przyznanie tytułu superdyrektora przedszkola Katarzynie Dryjas. Pani dyrektor stworzyła wraz ze swoim zespołem oryginalną koncepcję pracy przedszkola, które stało się miejscem aktywnego zdobywania różnorodnych doświadczeń i budowania kapitału społecznego wokół edukacji najmłodszych. Powstała przestrzeń edukacyjna, nawiązująca w swoich założeniach do progresywizmu, sprzyjająca rozwijaniu aktywności, ale i samodzielności, odpowiedzialności i wiary w możliwości dzieci. Nie tylko to mój sukces, ale jest to sukces całej naszej placówki, wszystkich pracowników, ponieważ od 2009 roku tak naprawdę, więc już kilka lat, pracujemy w sposób innowacyjny tutaj z dziećmi, z rodzicami. Wdrożyliśmy koncepcję edukacji daltońskiej. System ten powstał na początku XX wieku. W szczególności skupia się na dostosowaniu programu do potrzeb, zainteresowań i umiejętności indywidualnego ucznia, promowaniu zarówno niezależności, jak i zaufania do innych, polepszania zdolności interpersonalnych ucznia oraz poczucia odpowiedzialności za innych. System ten dużym zainteresowaniem cieszy się za granicą, szczególnie w Holandii. W trakcie mojej pracy miałam możliwość kontaktów międzynarodowych. Bardzo spodobał mi się ten sposób pracy, sposób edukacji.
edukacji, bardzo efektywny, wdrażający dzieci do samodzielności, odpowiedzialności, umiejętności współpracy i stąd te wszelkie nasze działania pod tym kątem. Nie było to łatwe, dlatego że byliśmy pierwsi w Polsce i musieliśmy ten styl edukacji dostosować do naszego systemu edukacyjnego. Przygotować się do pracy takim systemem musieli także wszyscy nauczyciele. Nie jest to tradycyjna edukacja, gdzie nauczyciel pokazuje, wyjaśnia, tłumaczy, ale dzieciom stawiane są wyzwania. I one przede wszystkim mają zgodnie z taką strategią pracować, że najpierw spróbuj sam rozwiązać problem, potem możesz poprosić kolegę, koleżankę, a na samym końcu dopiero do osoby dorosłej dziecko się zgłasza. W związku z tym ćwiczy się u dziecka tą samodzielność i odpowiedzialność. Efekty pracy tym innowacyjnym systemem doceniają rodzice dzieci. Placówka w trakcie działalności Planem Daltońskim zaangażowała się w powstanie Polskiego Stowarzyszenia Dalton, które propaguje ideę w całym kraju. Publiczne przedszkole nr 16 otrzymało w 2011 roku międzynarodowy certyfikat przyznany przez holenderską fundację Dalton International. Obecnie około 50 placówek w całej Polsce uczy się od ostrowieckiego przedszkola pracy koncepcją edukacji daltońskiej. Katarzyna Dryja z tym, co robi i jakie osiąga sukcesy, bez wątpienia zasługuje na tytuł superdyrektora. Nagrody, zwłaszcza te przyznawane mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego, cieszą nas szczególnie, tym bardziej miło nam poinformować, że nasz kolega po fachu, reporter, autor kilku książek, Andrzej Nowak, otrzymał w tym roku Świętokrzyską Nagrodę Kulturalną. To wyróżnienie za osiągnięcia dziennikarskie i literackie otrzymał podczas inauguracji Roku Kulturalnego i Sezonu Artystycznego 2015-2016 w Wojewódzkiej Bibliotece w Kielcach. Jest to Świętokrzyska Nagroda Kultury 2015 rok, przede wszystkim za książkę My z Pałacu. Bardzo się cieszę, że niezależne instytucje, osoby związane z tymi instytucjami w naszym regionie, w województwie świętokrzyskim przyznały mi tę nagrodę. No, książka zdobyła duże uznanie, duże zainteresowanie nie tylko w naszym regionie, ale także i w skali kraju. No, książka była recenzowana w bardzo poważnych pismach literackich, w miesięczniku Wyspa, w miesięczniku Twórczość, ale byłem także zaproszony do TVP Historia, a także do Radiowej Trójki, gdzie na bieżąco mówiłem o wartościach tej książki. Ale dla mnie największa taka satysfakcja jest też taka, że książką zainteresował się znany reżyser Andrzej Barański, który przygotowuje scenariusz do filmu fabularnego na podstawie scen, sytuacji, dialogów, monologów, które w tej książce są przytaczane. Radni miejscy wyrazili zgodę na przystąpienie gminy Staszów do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla istniejącej strefy A oraz planowanych do realizacji stref B i C w Grzybowie. Dokument będzie jednym z elementów, który przyczyni się do stworzenia dogodnych warunków potrzebnych dla rozwoju. Przełoży się to zarówno na podniesienie konkurencyjności regionu, jak również pobudzenie przedsiębiorczości, a także przyciągnięcie inwestorów z regionu i spoza jego granic. Za 5 lat, w 2020 roku, Straż Pożarna w Ostrowcu Świętokrzyskim obchodzić będzie 120-lecie istnienia. Chcąc godnie uczcić to wydarzenie, postanowiła napisać i wydać pamiątkowe kalendarium. Aby to jednak uczynić, potrzebna będzie pomoc mieszkańców powiatu ostrowieckiego. Drodzy mieszkańcy naszego powiatu, za 5 lat Ostrowiecka Straż Pożarna obchodzi 120-lecie powstania. Jak wiemy, historię Straży Pożarnej nie tworzą sami strażacy, ale wszyscy mieszkańcy regionu. Chcielibyśmy to nasze święto uczcić godnie, wydając pamiątkowe kalendarium. I tutaj będzie nam potrzebna pomoc właśnie wszystkich Państwa. Chcemy, aby wydać to kalendarium, potrzebne będą nam archiwalne materiały piśmienicze. I tutaj prosimy o udostępnianie wszelkich artykułów z gazet, wycinków, zdjęć. Mogą być to również pocztówki. Oczywiście wszystkie materiały zwrócimy właścicielowi z zachowaniem wszelkich praw autorskich. W imieniu komendanta powiatowego Straży Pożarnej oraz wszystkich strażaków z góry dziękuję za współpracę.
Ćmielowie chcą podążać z duchem czasu. Gmina opracowuje już plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Ćmielów, który, jak możemy przeczytać na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy, będzie kluczowym dokumentem regulującym działania gminy w zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza, a także zmniejszenia zużycia energii zgodnie z wymogami unijnymi. Chcąc jak najlepiej przygotować plan gospodarki niskoemisyjnej, gmina zaprasza do współpracy mieszkańców. Mogą oni wypełnić ankietę, którą samorząd skierował zarówno do mieszkańców, przedsiębiorców, jak też do zarządców budynków wielorodzinnych działających na terenie gminy Ćmielów. Wybrany przez National Geographic podróżnikiem roku 2015 kajakarz, odkrywca Aleksander Doba był gościem zainaugurowanych we wrześniu 5. ostrowieckich spotkań turystycznych. Oczywiście opowiadał o swoich podróżach przez ocean. Mam zamiar jutro wyruszyć w daleką, niebezpieczną podróż do Polic. Bo w Policach mieszka Aleksander Doba, podróżnik. Te prawdziwie niebezpieczne podróże odbywa na Oceanie Atlantyckim. Kajakiem przepłynął już kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. Większość tej liczby to kilometry przebyte samotnie. O swoich podróżach opowiadał mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego podczas spotkania w kinie Etiuda. Mówił m.in. o tym, jakim problemem był dla niego sen w kajaku podczas kilku miesięcy spędzonych na oceanie. Stale odczuwałem uczucie niedosytu snu. Bo fale nawet jak są takie łagodne, kołyszą ładnie do snu, to co któreś fale jest silniejsze i tak palnie mocniej, to się tak budzę. Wyglądam na zewnątrz, czy nie widzisz jakichś innych świateł i to by znaczyło, że gdzieś statek jest pobliżu, ale właśnie nic nie ma w porządku, to dalej. Jako pierwszy kajakarz przepłynął całą Wisłę, później samotnie opłynął Bałtyk i jezioro Bajkał. W 2010 roku przyszedł czas na Ocean Atlantycki. Wyruszył z Dakaru, by po 99 dniach i ponad 5 tysiącach kilometrów dotrzeć do Brazylii. To jest najwęższe miejsce Atlantyku. Najtrudniejsze chwile przychodziły podczas sztormu, kiedy sam musiał zmagać się z żywiołem. To nie są przyjemne zjawiska, a zwłaszcza w nocy. Bo w dzień to jeszcze obserwowałem te fale, mówię, o, takiej dużej fali jeszcze nie widziałem. No. A w nocy nic nie widać, tylko ten telepie trzęsie. Ja się zamykałem w środku, żeby przetrwać te sztormy. Nie zadowolił się jednak najwęższym miejscem Atlantyku i już w październiku 2013 roku wyruszył w trasę przez najszersze miejsce tego oceanu. Od portu w Lizbonie na Florydę w Stanach Zjednoczonych. W pół roku pokonał 4,5 tysiąca mil morskich. Jak sam przyznaje, podczas wojaży najbardziej brakowało mu zwykłych produktów spożywczych, jak chleb czy ziemniaki. Na taką wyprawę ja brałem wszystko prawie że dosłownie ze sobą. Bo na drugą, jak startowałem z Lizbony, to stolica Portugalii, tylko dwa produkty wziąłem tamtą, miejscowe. Woda, kranówka, taka, no, co tam normalnie w sieci jest, 120 litrów. I mnie znajomą poprosiłem, żeby kupiła mi chleb. Taki zwykły chleb ja się kupuję na tydzień. No. Niezwykłe podróże Aleksandra Doby znalazły uznanie na całym świecie. W 2015 czytelnicy amerykańskiego National Geographic wybrali go podróżnikiem roku. W plebiscycie pokonał 9 innych nominowanych. Mówiłem, że mogę zająć pierwsze, po drugie miejsce. To mi tak wezmę. Coś taki zarozumiały. No. Ja sobie wyobrażam, że będzie pierwsze miejsce, a reszta ex aequo drugie. No to tak całkiem realist. A co mam przyznawać na drugim? No? I zdecydowanie wygrałem to. Dzięki poparciu rodaków z całego świata. I nie tylko rodaków, bo inni za mnie też głosowali. Mimo sukcesów i poważnego już wieku, 68-letni podróżnik na tym nie poprzestaje. 14 maja 2016 roku ma zamiar wyruszyć z kontynentalnej części Nowego Jorku i dopłynąć do Europy. A wyprawa ma być trochę bardziej na północ niż tamte. Zimniejsze wody, większa możliwość silniejszych sztormów, ale większa frajda powinna być. Aleksander Doba odwiedził Ostrowiec w ramach drugiej odsłony 5. edycji ostrowieckich spotkań turystycznych organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury. W serwisie Coś dla miłośników kultury w Galerii Fotografii Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim prezentowana jest wystawa Katarzyny Kwiatkowskiej zatytułowana Skala Szarości. Choć wszystkie fotografie, jak mówi tytuł, są czarno-białe, to nie brak na nich emocji. Jest ich około 60 i wszystkie są czarno-białe. Zdjęcia Katarzyny Kwiatkowskiej zebrane w wystawę pod nazwą Skala Szarości. Można je podziwiać w Galerii Fotografii Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu. Fotografia stała się prawdziwą pasją w życiu Katarzyny Kwiatkowskiej w 2010 roku, kiedy to wysłała jedno ze swoich zdjęć na ogólnopolski konkurs w Żarach. Jedna z moich fotografii była nominowana do nagrody głównej.
I myślę, że wtedy dostałam takiego właśnie impulsu, takiego kopa, jak to się mówi, żeby jednak robić coś więcej. Swoją przygodę ze sztuką zaczynała od malarstwa w 2006 roku. W przypadku Katarzyny Kwiatkowskiej to właśnie ta dziedzina sztuki zawładnęła jej sercem. W moim odczuciu przewaga jest taka, że obraz możemy uzyskać dużo szybciej, praktycznie w jednym momencie i właśnie to mi bardzo odpowiadało. Szef fotoklubu Miejskiego Centrum Kultury, do którego należy artystka, Andrzej Łada, przyznaje, że był szczerze zdumiony poziomem fotografii Katarzyny Kwiatkowskiej, kiedy ta po raz pierwszy pokazała mu swoje prace. Zdjęcie Kasi jest na okładce wydawnictwa albumowego, które weszło do kolekcji wydawniczej fotografii ostrowieckiej. Była to 11. wystawa doroczna fotoklubu Galeria MCK. Skala szarości to zdjęcia tylko i wyłącznie czarno-białe, które ukazywać mają istotę ludzkich emocji. Uważam, że uczucia, które występują w naszym życiu, możemy spotkać w różnych odcieniach, od tych najciemniejszych poprzez różne odcienie pośrednie, aż do tych najjaśniejszych i wydawało mi się, że zdjęcia czarno-białe najlepiej będą oddawały tą ideę. Kolor, krzykliwość, nachalność zabija główny temat. Natomiast fotografia czarno-biała wywołuje pewne emocje i zatrzymuje czas o wiele skuteczniej niż inne media. Fotografia autorki charakteryzuje także spontaniczność. Wszystkie uchwycone sytuacje są niepozowane i ukazują ludzi w sytuacjach zastanych, co według Andrzeja Łady wymaga od fotografa wiele taktu. W tej fotografii musi nastąpić kontakt między fotografem a osobą portretowaną. Nie obrazić, także ten kontakt jest nawiązany i dlatego powstały dość takie intymne zdjęcia, całkowicie niepozowane. Skala szarości to druga wystawa fotografii ostrowczanki Katarzyny Kwiatkowskiej. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu Telefaktów. Dziękuję za uwagę w imieniu całego zespołu redakcyjnego. Żegnam się z Państwem, życząc miłego wieczoru. Zapraszam na Telefakty już jutro o 17.30.